Ofiary były całkowicie nagie, leżały na podłodze. Jedno ciało było częściowo przykryte kołdrą. Dobry wieczór. Witamy naszych widzów serdecznie, jak zwykle licząc na Państwa pomoc. A dziś prosić będziemy o nią w sprawie sprzed 7 lat. 30 listopada 2000 roku w Warszawie, w bloku przy ulicy Kirasjerów, zamordowano 32-letniego Rosjanina i jego 18-letniego gościa. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Tym z Państwa, którzy mają dostęp do internetu, a coraz więcej jest takich telewidzów, chcę przypomnieć, że na naszych stronach, których adres podajemy, można oglądać nasz program. Jeśli Państwo zapomną go obejrzeć wieczorem w czwartek, można go obejrzeć nazajutrz czy później. Jeśli chcą Państwo powrócić do jakiejś sprawy, bliżej się z nią zapoznać, polecam właśnie nasz program. A jest w naszym archiwum ponad 2,5 tysiąca spraw, głównie zbrodni prezentowanych przez 22 lata istnienia naszego magazynu. Dzisiejsze wydanie naszego magazynu chcę poświęcić sprawie równie tragicznej, co tajemniczej i niezwykłej. A wszystko zaczęło się od niewinnej wycieczki 18-latka z Polski Północnej do nieznajomego w Limanowej. Mówię o 18-latku, nie podając jego personaliów, bo taka była prośba rodziców młodego człowieka skierowana do naszego programu. Rodzina, przeżywając tę tragedię, nie chce powracać do okoliczności zbrodni. Niewielka wieś przy trasie E77 na północy Polski. Tak zwana ściana wschodnia. Zaledwie 300 mieszkańców. Listopadowe wieczory w tym miejscu mogą nie wydać się zachęcające, żeby tu zostać dla kogoś, kto jest bezrobotny, a nie chce związać swego życia z uprawą ziemi, jak jego rodzice. Kogoś, kto ma zaledwie 18 lat, nie ma przyjaciół, a przede wszystkim czuje się nierozumiany przez otoczenie. Dzięki połączeniom autobusowym dość łatwo się stąd wydostać w kierunku na Mławę albo na Płońsk, a potem na Warszawę. Błażej Tomański 10 listopada 2000 roku chciał pojechać jeszcze dalej, do Limanowej. Dlaczego aż tam? A śmiało, odwagi. No nie ma się co wstydzić, wszystko jest dla ludzi. No co ma być? Nie miałem nic konkretnego. Tak wszedłem, żeby zobaczyć. Są jakieś pisma? Pisma? A jakie? No widzę brak decyzji, co? Kłopot. Kłopot. No to trzeba obejrzeć sobie, popatrzeć, to nic nie kosztuje. Na mój niuch, to będzie to. No i co, dobry mam? No, dwie dychy. No tak, no, się nie płaci za literki, to się płaci za wyobraźnię, za wiedzę. Ogłoszenia, o, to są tutaj. Tylko trzeba dokładnie czytać, bo to nie motogiełda. Można się przejechać. Tak naprawdę Błażej był już od dawna w podróży, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie wtedy odważył się przyznać do tego otwarcie. Teraz będzie szukał kogoś, kto pokaże mu drogę. Nie bądź dzieckiem. Jeśli to tylko kwestia pieniędzy, to nie ma problemu. Powiedz szczerze,
Nie masz pieniędzy na bilet. Błażejku. Wiedziałem. Nawet sobie nie wyobrażasz, ile ja o tobie wiem. Co? Zdziwiłbyś się. Jeszcze cię nie raz zaskoczę. Słuchaj. Podaj mi swój adres, a ja ci wyślę pieniądze. Serwus. Już na ciebie czekam. Pa. Jest 10 listopada 2000 roku. Nowo poznany przyjaciel rzeczywiście przesłał Błażejowi pieniądze na podróż. Chłopiec odebrał je na poczcie. Z pewnością, gdyby chciał wziąć pieniądze od rodziców, musiałby odpowiedzieć im na kilka pytań. Uniknął tego, informując ich, że jedzie do kolegi, do Warszawy i że ma pieniądze na podróż. Nie tłumaczył, skąd ma pieniądze. Błażej był dorosły, miał 18 lat. Jego przyjaciel z Limanowej miał 53 lata. Błażej jest właśnie w drodze do niego. Ale my przenieśmy się w tym czasie w inne miejsce, do Warszawy, na ulicę Kirasierów. Witalij Koryagin, Rosjanin, znany był w kręgach gejowskich jako Wiktor. Trudnił się prostytucją homoseksualną. Zamieszczał swoje ogłoszenia w prasie gejowskiej, podając telefon i adres. W Polsce przebywał od dawna, podobnie jak Arkady Wasilewski, jego bliski znajomy. Obydwaj znaleźli w Polsce schronienie, ponieważ w Rosji byli prześladowani za swoją homoseksualną orientację. Zamierzali wyjechać do Belgii lub Holandii, gdzie chcieli cieszyć się jeszcze większą wolnością. Polska miała stanowić tylko przystanek w drodze. Co u ciebie? Co masz? Kasety. Coś nowego? A jest coś, czego jeszcze nie widziałeś? Czekam. Czekam, aż ty coś nakręcisz. Czarny Piotruś. Jeszcze to kupują? A ty nie lubisz dzieci? Wyjmij 10 i zapakuj w coś. Muszę je wziąć do klubu. Idę wziąć prysznic. Witalij handlował taśmami z filmami pornograficznymi. Jego klientami byli goście odwiedzający kluby i lokale gejowskie. Dysponował samochodem marki BMW 316, który nie był jego własnością. Otrzymał nań pełnomocnictwo od pana Andrzeja K. Wróćmy teraz do najmłodszego bohatera tej tragicznej historii. Jest 13 dzień listopada 2000 roku. Błażej już od 3 dni przebywa w mieszkaniu u swojego przyjaciela w Limanowej. W tym czasie 3-krotnie dzwonił do rodziców, informując ich o swoim pobycie. Nie musisz się o nic martwić. Chodzimy z Mateuszem na spacery, oglądamy filmy. Mateusz? Nie. Jest trochę starszy. U niego w domu. Ale idziemy zaraz na pizzę. Jutro wracam. Nie wiem o której, ale około południa. Był kompletnie zielony. Wiedział, że to nie jest jego życie. On się czuł zagubiony. Ja tylko chciałem mu trochę pomóc. Między nami do niczego nie doszło. Gdybym chciał wykorzystać sytuację, to bym to zrobił. W końcu mieszkał u mnie 3 dni. Potrzebował kogoś, kto by mu to wszystko wytłumaczył. Przecież on nie wiedział, jak nawiązywać kontakty. Jak się zachowywać, gdzie chodzić, na co zwracać uwagę. Należy przypuszczać, że Błażej skorzystał z dobrych rad i nauk swojego starszego przyjaciela. Postanowił wprowadzić je w życie, ponieważ wyjeżdżając z Limanowej, zdecydował zatrzymać się jeszcze w Warszawie.
Nowo poznany przyjaciel z Limanowej dał chłopakowi adres lokalu w stolicy, który stanowił ulubione miejsce spotkań homoseksualistów. Tam też wieczorem, po przyjeździe na dworzec centralny, Błażej spotkał się z prezentowanym już państwu wcześniej Rosjaninem Witalijem, zwanym Wiktorem. Tato, nie wiem o której. Wiktor mnie odprowadzi po dyskotece. Mój kolega. Jakbyś go poznał, to byś zmienił zdanie. Przesadzasz. No co, idziesz teraz z nami? Mam jeszcze coś do załatwienia. Zadzwonię. Gdzie będziecie? U mnie. Dobrze. Na pewno będzie. Nie martw się, nie będę spał na dworcu. Tato, nie jestem dzieckiem. Cześć. Dzięki. I co? Tatuś pozwolił zabawić się z kolegami? Bożej, nie słuchaj go. A ty i tak się nie będziesz z nim bawił. I co? Idziemy. Witalij Koryagin z Błażejem i z jeszcze jednym mężczyzną, którego tożsamości nie udało się dotąd ustalić, wyszli z lokalu, kierując się do mieszkania Witalija. Czy ów nieznajomy mężczyzna poszedł z nimi? Tego na razie nie wiemy. Po 6 dniach od ostatniego kontaktu telefonicznego z synem, rodzice Błażeja zdecydowali się wreszcie na złożenie zawiadomienia o jego zaginięciu. Policja podjęła rutynowe w tej sytuacji działania. Przez 10 dni poszukiwań nie natrafiono jednak na żaden ślad obecności Błażeja. Ostatni raz, jak on dzwonił, to ojciec z nim rozmawiał i powiedział, że Błażej jutro przyjedzie. Słyszałam, jak do matki mówił. No, ale on nie przyjechał. Nie było potem żadnych telefonów? Nie. Przedtem dzwonił codziennie, albo matka z nim rozmawiała, albo ojciec. A co było potem? Rodzice zgłosili jego zaginięcie. Nie, wtedy jeszcze nie. Wcześniej, jak dzwonił, to zostawił numer telefonu tego kolegi, niby, do którego pojechał. Ale potem się okazało, że on nie mieszka w Warszawie, tylko w Limanowej. W ogóle, że to nie jest jego kolega ze szkoły. No ale pan o wszystkim przecież wie, bo policja już tam dotarła do niego, nie? Po tych bilingach. Ale myśmy jeszcze o niczym nie mieli pojęcia wtedy i mama się zaczęła strasznie martwić i zadzwoniła tam pod ten numer. Proszę pani, ja nie wiem, gdzie on może być. Błażej wyjechał. A co dzisiaj mamy? Tak, 4 dni temu. On na pewno wyjechał. Sam, osobiście odprowadzałem go na dworzec. Tego nie wiem. Znam pani numer. Jak do mnie zadzwoni, to mu przekażę. Do widzenia. Diametralnie sytuacja zmieniła się 10 dni później. Pani Regina H. z Warszawy zgłosiła policji, że w mieszkaniu stanowiącym jej własność, a od wiosny tego roku wynajmowanym przez mężczyznę z Rosji, znalazła zwłoki dwóch mężczyzn. Wygląd mieszkania może świadczyć o zabójstwie na tle rabunkowym?
Bez wątpienia mieszkanie było przez sprawców lub sprawcę przeszukane. Mimo to pozostały w nim wartościowe przedmioty, takie jak komputer, sprzęt radiowy czy odtwarzacze i, co istotne, również pieniądze. Ale sprawca czegoś gwałtownie poszukiwał w mieszkaniu. Jeżeli przy tym podwójnym zabójstwie pojawił się również motyw rabunkowy, to nie wiemy, co było obiektem poszukiwań. Nie wiemy także, czy w posiadaniu Witalija Koryagina były jeszcze jakieś inne wartościowe przedmioty. Ja nawet nie pomyślałam, że coś złego mogło się stać. Bo ten pan, co wynajmował, to co jakiś czas wyjeżdżał do Kaliningradu. No i dopiero jak zadzwoniła sąsiadka, bo się tak z nią umawiałam, że jakby co, to zadzwoni. No i zadzwoniła, że od 2 tygodni w mieszkaniu pali się światło. Witalija, to znaczy Wiktora, poznałem przez ogłoszenie w prasie. Jakie ogłoszenie? W prasie codziennej? Tam też są. Gejowski. Mocne rzeczy miał dla amatorów. Nie do kupienia na stacji benzynowej. Tak. Pierwszy raz go widziałem. Dziewica. Wiktor od razu się zakochał. A ten drugi? Tego drugiego też wcześniej nie widziałem. Rozmawiali z Wiktorem po rosyjsku. Ja nie znam, nie wiem, o czym mówili. Wziąłem kasety i wyszedłem. Oni gdzieś się wybierali. Która to była, jak wyszedłeś? Wiem, która. Może 21. Obrażenia, jakich doznały ofiary przed śmiercią, też można interpretować w rozmaity sposób. Sprawcy zadali im cierpienia, tak jakby chcieli wymusić jakieś informacje. Tego typu obrażenia nie są czymś wyjątkowym, jeżeli chodzi o środowisko homoseksualistów. Powiedziałbym nawet, że są one typowe. Ofiary były całkowicie nagie. Leżały na podłodze. Jedno ciało było częściowo przykryte kołdrą. Na szyi jednej z ofiar, mianowicie Witalija, był zaciśnięty kabel elektryczny. Na zwłokach drugiego widać było ślady użycia noża na szyi i twarzy. Czy możemy zrekonstruować tok zdarzeń, jaki miał miejsce tragicznego dnia? Po wyjściu z lokalu Wiktor i Błażej udali się właśnie do tego mieszkania, prawdopodobnie ze swoim przyszłym zabójcą. Możliwe, że zabójca dotarł do mieszkania później. Odbyła się jakaś kolacja, potem wspólna orgia, kiedy to doszło właśnie do zabójstwa. Mogę dodać jeszcze jeden szczegół. O godzinie 23:00 z aparatu z tego mieszkania była przeprowadzona rozmowa. Był to telefon do Rosji. A czy policja współpracowała w tej sprawie z milicją z Kaliningradu, bo stamtąd pochodziła jedna z ofiar? Podjęto taką współpracę. Nawet wskazano potencjalnego sprawcę, zabójcę. Niestety ta osoba nie została zidentyfikowana jako ta, która spotkała się z ofiarami w pubie. Ten mężczyzna jest wciąż poszukiwany, ale czy on jest mordercą? Tego jeszcze nie wiem, ale to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu, mówi jeden z aktorów grających policjanta, ale tego czasu upłynęło bardzo wiele, 7 lat. Szkoda, że rodzina jednego z zamordowanych, owego 18-latka, nie zgodziła się na pokazanie w całości oblicza tego młodego człowieka, bo byłaby nadzieja, że ktoś w ten jesienny wieczór w 2000 roku w barze Palermo mógł widzieć owego człowieka, który chyba jest jednak mordercą, skoro do tej pory się nigdzie nam nie pojawił. Jest taka szansa, że osoby, które pojawiały się w tym barze, mogłyby rozpoznać taką osobę i wskazać ewentualnie innych świadków tego zdarzenia. Dotyczy to wąskiego kręgu osób o upodobaniach homoseksualnych. Stąd też można powiedzieć, że jest szansa na to, że w ich pamięci do tej pory funkcjonuje twarz, czy też nawet czasami nazwisko potencjalnego zabójcy. Ów młody człowiek był też na dworcu centralnym. Spotykał się w mieście z kilkoma osobami, w tym też najprawdopodobniej z mordercą.
jest duża szansa, że to środowisko i osoby, które mogły zauważyć taką osobę młodego człowieka poruszającego się samotnie po dworcu, pamiętają jakieś szczegóły, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia sprawcy. Nie ukrywam, że to są dwie trudności. Po pierwsze, trudność dotarcia do środowiska, w którym ci panowie się znaleźli, oraz samo pochodzenie. Rosjanin, który nie miał zbyt wielu przyjaciół w Polsce, jest z jednej strony charakterystyczny, ale z drugiej strony trudno dotrzeć do jego znajomych. Nasuwa się tutaj oczywiście pytanie, czy tego typu zdarzenia w późniejszych latach nie miały miejsca? Szukaliśmy różnego rodzaju zbrodni, które mogłyby pasować do motywu działania sprawcy, który założyliśmy, czy też do sposobu działania sprawcy i dotyczyłyby środowiska homoseksualistów. Nie było takiego zdarzenia. Motyw jest do tej pory niejasny, prawda? Motyw jest niejasny. Można przyjąć kilka i wersję rabunkową, choć nie do końca ona potwierdza się, bo zostały cenne przedmioty i pieniądze w mieszkaniu. Z drugiej strony mogły być nieporozumienia, powiedzmy jakieś handlowe, biznesowe, Witalia, czy też, nie wiem, zemsta kochanka, bo i taką wersję można było przyjąć, choć nie jest ona w pełni potwierdzona. Bardzo liczę na Państwa obecność za tydzień, kiedy będę prosił między innymi o pomoc w zatrzymaniu jednego z najgroźniejszych polskich bandytów, poszukiwanego od blisko 10 lat, Pawła Krysiewicza z Białegostoku. Porozmawiajmy. 3 dni temu miała być kasa i co? Chciałem Was przeprosić, ale miałem awarię, naprawdę. To masz telefon. Zadzwonić trzeba było. A wcześniej dobrze się zastanowić. Zapłacę. Naprawdę, zapłacę. Zapłacisz.